Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Sławimy Ciebie, Pani radosna, która przedwieczne słowo przyjęłaś i pełna łaski dałaś je ludziom, stając się sama bramą zbawienia. Sławimy Ciebie, Matko bolesna, z sercem przebitym mieczem cierpienia. Widziałaś mękę Syna Twojego, który na krzyżu za nas umierał. Sławimy Ciebie, nasza Królowo, Bóg Cię wywyższył ponad aniołów i odtąd jesteś grzesznych nadzieją, gwiazdą przewodnią pośród ciemności. Niech będzie chwała dziś i na wieki Ojcu, Synowi z Duchem pociechy. Niech modłów róże wieńczą Maryję, pięknej miłości źródło przeczyste. Amen. Anioł Gabriel zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia, pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Pod krzyżem Jezusa stała Jego matka. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowany. Oto synowie są darem pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pod krzyżem Jezusa stała Jego Matka. Raduj się, Dziewico Maryjo, Chrystus powstał z grobu. Alleluja! Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechu, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasu, aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W swoim Synu raduj się, Dziewico Maryjo, Chrystus powstał z grobu. Alleluja! Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Pan z Tobą. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Uwielbiajmy Boga, Ojca Wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania. Przez wstawiennictwo Maryi wysłuchaj nas, Panie. Panie, Ty ustanowiłeś Maryję Matką Miłosierdzia. Daj, aby ci, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, doznali jej macierzyńskiej miłości. Przez wstawiennictwo Maryi wysłuchaj nas, Panie. Ty zechciałeś, aby Maryja była matką rodziny w domu Jezusa i Józefa. Spraw za jej wstawiennictwem, aby wszystkie matki strzegły miłości i świętości swoich rodzin. Przez wstawiennictwo Maryi wysłuchaj nas, Panie. Ty umocniłeś Maryję, gdy stała pod krzyżem, i napełniłeś ją radością ze zmartwychwstania Twojego Syna. Podtrzymuj na duchu cierpiących i umacniaj ich nadzieję. Przez wstawiennictwo Maryi wysłuchaj nas, Panie. Ty sprawiłeś, że Maryja gorliwie słuchała Twego słowa i była Twoją wierną służebnicą. Spraw za jej przyczyną, abyśmy byli sługami i uczniami Twojego Syna. Przez wstawiennictwo Maryi wysłuchaj nas, Panie. Ty ukoronowałeś Maryję na Królową Niebios. Spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze świętymi. Przez wstawiennictwo Maryi wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.